Powstała nowa partia Marka Jurka, prawica Rzeczypospolitej, w sile 6 osób. Jest wśród nich postrach banków polskich poseł Artur Zorro Zawisza. Zawisza to ten nerwowy z rozbieganym wąsikiem i oczami jak psychodeliczna maska. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się więcej o nowej formacji prawicowej. Zawisza ujawnił, że partia ma długoterminowe plany, to znaczy chce w ciągu 2 lat zebrać 30 członków. Czyli taką dobrą, rzetelną grupę terapeutyczną. Zawisza ma wizję przyszłości, jak sam mówi, hipotetyczną. Cytuję. PiS obumiera, pam, pam, babam. Jego wyborcy i struktury tup, 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 przechodzą do partii Jurka. Zawisza przeprowadza je przez ulicę. Ale co najważniejsze, Zawisza ujawnił, że prawica RP chce być duszą prawicy. Bo teraz prawica jest bezduszna. Chce być partią lekką, dodajmy zwiewną, bo zwiali z PiS-u, bez wielkich struktur, za to aktywną programowo, ożywiającą ideowo całą prawicę i w dalszej perspektywie ta dusza, cytuję, wchodzi w prawicowe ciało, jak w masło, i tam jest. I to prawicowe ciało będzie żyło z duszą na ramieniu. Czyli tłumacząc na zrozumiałe, tak se wykombinowaliśmy, żeby się nie narobić, a trochę namieszać, a jak się uda, to gdzieś się przyczepimy. I hulaj dusza. Ale co ciekawe, z tego, co mówi Zawisza o duszy, wynika, że on wierzy w wędrówkę dusz. No, to Marek Jurek powinien jeszcze Zawiszę przemyśleć, porozmawiać z nim, kakałem poczęstować, to uspokaja. No. A na koniec warto wytłumaczyć, dlaczego nowa partia Jurka nazwała się Prawica RP. No, bo lepsza nazwa, Kabaret Jurki, jest już zajęta.